Aniela Halczuk, Fundacja Korzenie i Skrzydła, dzisiaj w Muzeum Państwa Józefa Ciuków w Studziance. Pani Anielo, czy jest Pani zadowolona z tego, co się przed momentem wydarzyło? Ja zawsze jestem do końca niezadowolona. Oczekiwałam jeszcze kilku zespołów. Nie odwołały i nie przybyły. W związku z tym trochę brakowało prezentujących. Prezentowaliśmy jak dawniej. Nasi pradziadowie żniwowali, a w zasadzie to były zarzynki i żniwa, jak gdyby kawałeczek żniw, powiedzmy sobie, ponieważ dożynki wkrótce będą w gminach, więc tutaj nie mamy co robić, choć one nie są tradycyjne, ale już są. Kto w tej prezentacji wziął udział? Komu szczególne podziękowania? Bo jednak kilku tych kosiarzy i były panie, które pracowały sierpami, było. Dwie panie, które pracowały sierpami, to są nawet, wstyd się przyznać, ale ja je po imieniu i nazwisku nie znam, ale znam je z zespołów. Ale dziękujemy im. Dziękujemy im bardzo, 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 bo one pierwsze się zgłosiły. Tak samo panowie ci pierwsi koszący, chociaż byli już też chętni, wcześniej umówieni inni. Rozwinęło to się. No i to właśnie chyba fajne, że to jest taki, po pierwsze miejsce temu sprzyja i że to jest takie normalne, że to nie jest takie na baczność z hymnem i tam innymi rzeczami, choć przepraszam, ja o hymnie źle nie mówię, ale chodzi o to, że tutaj pasuje to, co jest takie właśnie tradycyjne, ale była muzyka, były piosenki. Zresztą pani Aniela sama coś tam zaczęła nudzić. No, musiałam, ponieważ zespół, który miał to śpiewać, nie dojechał. Nie dojechał. A tutaj są pieśni obrzędowe, które po prostu trzeba zaśpiewać. Chyba najciekawszy moment, myślę, że panią Anielę też to ucieszyło, to, że w końcu, na koniec przynajmniej, ale również dzieciaki ruszyły w pole. Tak. Tutaj bardzo, bardzo trzeba przekazywać te sprawy dzieciom, żeby przynajmniej wiedziały, na czym to polega. Już nie chodzi o to, żeby umiały, ale żeby wiedziały. Niestety już ich rodzice, nawet babcie czasami tego nie umieją i w związku z tym bardzo się zawsze cieszę, jeśli jest młodzież, jeśli są dzieci. Jeszcze będziemy mieli warsztaty wyplatania wianków dożynkowych, które uważam, że u nas te wianki są takie na wysokim poziomie w naszym powiecie. Jest dużo wsi, gdzie się pięknie wianki wije i że się je dokumentuje, to jest to prawdziwe. Nie jest to tak, że został kupiony wianek, tylko jest zrobiony. No i myślę, że tam zachęcimy więcej dzieci. No, można tylko powiedzieć tak, są wakacje po prostu. Jest taka sytuacja, że trudno, bo dzieci wyjechały na jakieś tam półkolonie, kolonie i tak dalej. Więc to trochę tłumaczy. Żniwa zawsze były w wakacje. To też trochę tłumaczy. I na koniec Aniela zapytam, bo wybrała świetne miejsce, Muzeum Państwa Józefa Ciuków i nawet narzędzia te rolnicze dawne, użyte dzisiaj podczas tej prezentacji, pochodziły właśnie z tego muzeum, jako eksponaty. Pierwsza myśl była właśnie taka, kiedy przyjechaliśmy do pana Józefa Ciuka poprzednio tam, nie był to pierwszy nas zresztą raz, bo pan jest przesympatyczny, to posiada prawda. Wiedzę, dba o to wszystko bardzo i jest zafascynowany tym. Ale jak byliśmy, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, że jest to miejsce, gdzie można warsztaty różne robić, bo jest tyle różnych tradycyjnych narzędzi, urządzeń, że można tu robić wszystko. I te sierpy, i te kosy to były zebrane przez pana Józefa Ciuka i doprowadzone do takiego stanu, że kosiły i żeły. Czyli po prostu zostały wyostrzone. Zresztą nie tylko to, bo pan Józef Aciuk zadbał o stoły, zadbał w zasadzie Użyczył kawałka pola. Użyczył kawałka pola do, można powiedzieć, prawie udeptania, bo wiadomo, że różne osoby różnie kosiły i różnie to się odbywało. Dziękujemy. Gratulujemy pomysłu i realizacji i do kolejnego pomysłu i realizacji. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.
jesteśmy w Studziance, w rodzinie, u rodziny państwa Józefa Ciuchów. Posiadają państwo muzeum, a tytuł dzisiejszej naszej imprezy, tutaj naszego spotkania, to jak pradziadowie nasi żniwowali. Bardzo dobry moment, bardzo dobra chwila, żeby młodsze pokolenie zobaczyło, jak dziadkowie nasi żniwowali, jak się praca rozpoczynała, bo rozpoczęcie pracy w dawnych czasach żniwa, no to samo przejście. Rolnik wychodził, przeżegnał się, przygotowanie kosy, odbieranie, kobiety odbierały za kosą. Rozpoczęcie prac żniwnych to początek lipca. I jak ja pamiętam ze swojego życia, tak, obkoszywanie z rodzicami, babcia również pomagała, tak, i była praca taka wspólna, rodzinna, jak dzieci wychodziły, wszyscy z domu pomagali, żeby tą pracę wykonać. No właśnie. Następnie kosiarze pracują, obkoszywanie żyta, tak, snopeczki są, następnie ciągi, snopowiązałka. Snopowiązałka to taka maszyna, która kosiła i snopeczki wyskakiwały. I tak jak na przyżycie stawialiśmy potem te snopeczki w dziesiątki, a w zbożu jarym, tak jak w owsie, piąteczki. Następnie koło tygodnia to zboże jeszcze dojrzewało. A potem już złożono wozami, przyczepami. Każdy, kto posiadał jakieś tam środki transportowe. Złożono do stodu, a następnie w okresie czy jesiennym, czy zimowym, w zależności komu, jak zboża potrzebowało, bo może dawniej nie wszyscy maszyny młócące mieli na czyste zboże, wypożyczali nawet z SKR-ów. I ta praca zespołowa, tak zwana tłuka, także jeden drugiemu pomagał, no i wykonywali to młócenie. W obecnym czasie kombajn wjeżdża, zboże dojrzałe, przyczepa obok stoi, sypujemy i zwozimy do magazynu czy do silosu. Na chwilę obecną. Powiedz mi jeszcze, panie przewodniczący, bo podczas rozpoczęcia dzisiaj za te kosy chwyciło kilku silnych, fajnych mężczyzn, facetów z gminy Łomazy. Kto jest obecny i kto te kosy dzisiaj tutaj się udzielał? Prezes banku, pan Krzysztof Wojewski. Prezes Banku Spółdzielczego Krzysztof Wojewski. Tak. Mamy radnych. Jest radny Grzegorz Wysocki. Grzegorz Wysocki również. Radny z Studzianki. Tak jest. Tak. Sam pan Józef Aciuk również za tą kosę chwycił. Andrzej Cydejko. Są zespoły ludowe. Są zespoły śpiewające. Ja też kosę trzymałem, także nie wstydzę się tego, bo... Mamy to nagrane. Z krwi i kości, ze wsi pochodzę, jestem gospodarzem, tak. Dziękujemy za rozmowę.
słodyczy. Oj, dziewczyna ciosy, ma dziewczyna ciosy, buziaka użyczy. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper w Łomazach. Dzień dobry, ze mną pan Mieczysław Józefaciuk, szef, właściciel, pomysłodawca Muzeum Wsi, Muzeum Ludowego, Muzeum Wsi w Studziance. Dzień dobry. Dzień dobry pan. Zaczynamy od sierpów. Sierp to było, kiedyś kosiło się zboże, tylko ścinało się jego gdzieś w połowie, tak? No, to było nie tak jak kosami, czy co, to sierpy. I to bardziej kobiety chyba. Bardziej kobiety robiły, tak. No, o. Natomiast kosę, każdy żniwiarz przed pójściem na żniwa kosę, klepał kosę. O! Widzisz, na babce trzeba było najpierw poklepać, wystukać muteczkiem. O! Jak ona była idealna taka do koszenia. O! Po tym, jak oprawiło się ładnie kosę do żniw, o tak, to do ostrzenia, później jak już żniwiarz szedł w pole, to brał mateńka na imię miała. Mateńka miała mateńka, na imię. Mateńka. Tak jest. I polewało się wodą, piaskiem i się dalej, jak już pokosiło się, dalej szlifowało się kosę. O. Ona rzeczywiście potrafiona, była taki prawdziwy żniwiarz, który wie, do czego służyły te przyrządy i miał już fach w rękach, potrafił tą kosę rzeczywiście tak wyostrzyć, że ona była... Idealna, pociągnął cieło wszystko, że tam była tak jak brzytwa, jak to mówiło. Kabłąk, po to, że po tak to normalna, ale o, ten kabłąk i ono przyty był płótnem, jak się kosiło, żeby ładnie było można przyłożyć skoszone zboże, żeby później... Ono się ładnie układało później do tego, żeby zebrać je. Żeby później zebrać, pani szła i zbierała w snopki, żeby ładnie to było można, bo tak koso zwykło to rozleci się, a tym po prostu ładnie przykładało się zboże do zboża. O. I jeszcze powiedzmy o tym, jakie właśnie masz tu elementy, panie Mietku. Ja co jeszcze mam? Jak się wykosiło, to mam takie instrumenty. O! O! Tym się do młocki, tym się muciło, cepy. To już późniejszy etap, no nie? To już późniejsze, jak się pozmuciło, zwiozło się do stodoły i już zimo, czy tam kiedy, ale tu trzeba było, jak się umuciło, to tutaj trzeba było narobić mąki, proszę, o, się kręciło i narobiło się mąki. Skąd pochodzą te eksponaty? Ile czasu? Ja już zbieramy to ponad 27 lat. No, bo pierwszy artykuł powstał w 97 roku, już ktoś tam przypomniał, że takie coś jest w muzeum. O. I te najstarsze tutaj, jeśli chodzi o ten zestaw, najstarsze elementy to jakoś z tego roku? Te kosy, te sierpy. Kosy, sierpy to naprawdę to jest gdzieś 18-19 wiek. Tak. To są o te, które rzeczy. Masz tutaj? No, to panie Mieczysławie, brawo. Początki XX, niektóre naprawdę są stare, takie wysłużone, że naprawdę. Ogromna wartość historyczna. No, także, no. I tyle pan Mieczysław. Przypominamy Muzeum w Studziance, jeszcze adres. Studzianka 71. Łatwo trafić. Thank you.